Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Piękna pogoda zachęca do tego, żeby pojawić się w lesie, w związku z tym, że rykowisko już się skończyło, ale polowania na jelenie cały czas trwają. Doszły nam jeszcze polowania na sarny, kozy, dziki, drapieżniki, jest tego całkiem sporo. To postanowiliśmy wybrać się na taki popołudniowy spacer przy pięknej pogodzie. Oczywiście liczymy się z tym, że polując na lesie spotkamy jakichś grzybiarzy albo osoby, które sobie gdzieś tutaj mogą spacerować. Natomiast też chcemy spotkać jakąś dziką zwierzynę właśnie na lesie. Dzisiaj jesteśmy na obwodzie, na którym najrzadziej poluję. Moje Kołowieckie ma 3 obwody, Kołowieckie Orlik Szczecin i dzisiaj jesteśmy na obwodzie 226. I właśnie na tym obwodzie będziemy próbowali odnaleźć jakąś zwierzynę. No jeżeli rzadko poluje się na jakimś obwodzie i nie do końca wie człowiek, gdzie ta zwierzyna tutaj może przebywać, no to troszeczkę metodą prób i błędów i obserwacji, gdzie koledzy inni polują i udaje im się coś upolować, ustrzelić. My również będziemy chcieli tutaj niczym nowicjusze przemieścić się po lesie i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A jak zapadnie zmrok, to być może gdzieś nad polem popatrzeć, czy nie widać jakichś dzików. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashbur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Dzisiejsze polowanie wybrałem takie miejsce, można powiedzieć, w środku lasu, w środku mojego obwodu. Obwód wygląda tak bardzo ciekawie, gdyż w środku mamy las, a naokoło tego obwodu mamy, naokoło tego lasu mamy bardzo dużo pól. Te pola są często obsiane kukurydzą, często jest tutaj rzepak, buraki, a więc wydaje się, że to jest bardzo fajny teren. Natomiast on też jest trudny, właśnie ze względu na to, że przez środek przebiega kilka szutrówek, kilka dróg takich brukowych, które dodatkowo są takimi drogami często uczęszczanymi przez miejscową ludność po to, żeby skrócić sobie drogę pomiędzy dwoma miejscowościami, które są na dwóch stronach tego lasu. Jakieś pajączki, jakieś komary, zrobiło się ciepło i jak to się mówi, cały ten dodatkowo przeszkadzający w polowaniu zwierzyniec znowu się pojawił. Dzisiaj postaramy się znaleźć jelenie, znaleźć sarny, popatrzeć sobie, przejść, zobaczyć po drodze, czy znajdziemy jakieś tropy. Do zachodu słońca mamy prawie 2 godziny, a więc jest to dobry czas, żeby rozpocząć podchód. Będziemy poruszali się raczej drogami, nie będziemy wchodzić gdzieś głębiej w las, może gdzieś w którymś miejscu, gdzie będziemy, zdecyduje się, żeby podejść sobie gdzieś i popatrzeć. Polowanie na jelenie po tym okresie rykowiska jest na pewno trudniejsze, gdyż jelenie się nie odzywają. A jeżeli jesteśmy rzadko w łowisku, no to trudniej jest nam je odnaleźć. Oczywiście
często, gęsto bywa tak, że jest to jakiś tam przypadek, że napotykamy jakiegoś byka, a ci, którzy polują bardzo intensywnie i doskonale znają teren, no to wtedy mają łatwiej, tak? Natomiast no, przy trzech obwodach w kole łowieckim nie zawsze jest tak, że każdy z tych obwodów znamy doskonale i znamy każdą ścieżkę, każde przejście, każde miejsce, gdzie ta zwierzyna często bytuje. Ja wybrałem sobie taki rewir, który w miarę znam, gdzie wiem, jak wyglądają dokładnie granice, gdzie wiem, gdzie tam coś jest w środku. Więc być może nie będzie aż tak źle, ale co się wydarzy, no to zobaczycie za chwilę. Przemieścimy się kawałeczek i idziemy na spacer. Idziemy sobie przez las na spacer i co? No i tak jak mówiłem, mimo że późne popołudnie, to w lesie i tak spotykamy ludzi. Samochód, a więc jacyś grzybiarze. Myśliwy, raczej nikt ode mnie z koła, bo wszystkich widzę wepi. Na tym terenie jesteśmy sami. Na sąsiednich rewirach oczywiście są koledzy. No ale to samochód nie należący do żadnego z nich. Zresztą nie zaparkowałby w środku mojego rewiru, żeby pójść sobie gdzieś dalej. Musimy po prostu uważać. Las jest dla wszystkich. No i trzeba zdroworozsądkowo podchodzić, zwłaszcza przy takiej pogodzie, zwłaszcza jak jest sporo grzybów w lesie. Idziemy i szukamy dzikiej zwierzyny. Szliśmy sobie dłuższy kawałek przez las, taką drogą, która biegnie nad łąkami, troszkę środkiem lasu. I cały czas obserwowałem podłoże, cały czas patrzyłem na drogę, czy spotkam jakieś tropy, żeby zobaczyć mniej więcej, którędy porusza się ta zwierzyna. Niestety przy łąkach z jednej strony w ogóle praktycznie tych tropów nie było. W środku lasu, tam gdzie szliśmy również. A więc wniosek z tego, że ta zwierzyna jest gdzieś w innym miejscu. Dopiero na tą drogę, kiedy tutaj weszliśmy, która prowadzi do pól, zauważyliśmy tropy jelenia, zauważyliśmy tropy saren, a więc one gdzieś tędy mogą się przemieszczać. Zresztą tu jest pełno pozwalanych drzew, pełno takich zawalisk i dołków, w których ta zwierzyna może gdzieś tam się schować. Jak na razie same grzyby, zresztą to były kanie, i nic więcej. Zwierzyny na razie nie widzieliśmy. Jest jeszcze w miarę wcześnie, ale ta zwierzyna już powinna zacząć się ruszać. Wyjdziemy nad pole, zobaczymy, czy tam na polu czasami już coś tam się nie dzieje i będziemy przemieszczali się dalej po terenie. Nad pole, żeby zobaczyć, czy coś tutaj wyłazi, i pierwszy trop niewielkiego dzika już jest. Prowadzi tu z lasu, gdzieś tam w środek pola. Widać, że tu już też jest posiana jakaś oziemina. Wcześniej była tutaj chyba kukurydza, z tego co widzę. Więc te dziki mogą tutaj zaglądać. Idziemy dalej, żeby popatrzeć, czy gdzieś tam w zakamarkach nie pojawiają się zakamarkach pól. W takich zatoczkach gdzieś nie ma jakichś saren, a może już gdzieś powoli jelenie będą się wychodziły z lasu i gdzieś tutaj się pojawiały. Idziemy powolutku nad lasem, zobaczymy. Thank you.
przed nami są dziki. Szliśmy do nich środkiem pola przez kilkaset metrów. Dwa większe, ze cztery mniejsze. Musimy podejść jeszcze bliżej i zobaczyć, co to za dziki. Bardzo trudno, bo jesteśmy na środku pola, żadnej osłony. Są od nas jakieś 150 metrów.
No i nie udało się strzelić parę kroków za daleko, a poza tym jeszcze jedna przeszkoda. Za dzikami kulochwyt był bardzo daleko. Wiaterek troszkę zakręcił, no i te dziki niestety poszły sobie, wyczuły nas, śmignęły i tyle. Ten strzał też, gdybym go tutaj oddał, nie byłby taki w 100% bezpieczny. Chociaż one stały na takiej góreczce, a dalej za nimi była skarpa, widać było drzewa i za tym drzewem była kolejna skarpa, więc ten kulochwyt był, ale był bardzo daleko. W oddali też gdzieś tam droga, więc mogło być różnie. Niestrzelone dziki, no niestety, jeszcze w drodze do samochodu spróbujemy popatrzeć, czy może gdzieś tam się zatrzymały, ale powiem wam, że to dzisiejsze polowanie najpierw w ciągu dnia nie udało się spotkać saryn, za to jak zaszło słońce i zrobiło się ciemno, to było ich pełno. Jeleni też nie było. No i kiedy po nocy szukaliśmy dzików, no to niestety, ale te dziki zrobiły nas bambuko. Zresztą podchodzenie dzików po takim otwartej przestrzeni jest też trudne. Dobrze, że księżyc zaszedł za chmurkę, więc udało nam się podejść w miarę blisko. Mieliśmy je około, nie wiem, 130-140 metrów. No, ale kolejny raz brakuje dosłownie tyle. Idziemy do samochodu, zobaczymy. Może jeszcze coś po drodze będzie. No i wróciliśmy do samochodu. Złość miesza się troszeczkę z takim rozczarowaniem, że kolejny raz byliśmy bardzo blisko, ale niestety nie udało się niczego upolować. No, polowanie to jest tylko polowanie. My nie polujemy na jakiejś zagrodzie, nie polujemy w zoo, jak to się mówi, i po prostu czasami z tą zwierzyną bywa różnie. Tym razem zabrakło troszkę szczęścia. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy już na tyle blisko, że będzie można coś upolować. I to niekoniecznie znowu dzika, tylko jakąś inną zwierzynę. Poza tym potrzebuję upolować sarnę, kozę po to, aby móc ją skonsumować, zrobić coś dobrego do jedzenia, przygotować pewnego rodzaju dania. No bo zbliżają się pewnego rodzaju uroczystości, bardzo ważne dla mnie, dla mojej rodziny. Dzisiaj się nie udało, ale mam nadzieję, że już na następnym wyjściu uda się na pewno. Za ten spędzony czas z naszym programem bardzo wam dziękuję. Zostawiajcie lajki, piszcie komentarze. No i cóż, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur.